jest dokładnie ten efekt, który chciałem uzyskać. Teraz będzie wspaniale. To się tu nawet jakoś całkiem kameruje, więc nie ma tragedii. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o takim śmiesznym oświetleniu. Bo ja myślę, że jest całkiem spoko i podoba mi się to takie rozwiązanie. Możecie wyrazić swoje zdanie. Po to jest ten internet, żeby móc je wyrażać. Wyjątkowo. Dzisiaj jest ten moment, w którym będę czytał rzeczy, które piszecie. Tak to działa, że wy piszecie komentarze, a ja je na przykład mogę zobaczyć i przeczytać. Magia internetu. O, na przykład, kurwa, kiedyś to było. No było. Było, to prawda. A teraz już nie ma. Już nie ma, nie będzie. Jestem fanem tego człowieka, który napisał ten komentarz. Prysz o wci gdni, o dziwnych, tam nie ma y po drodze. Życzych, ok, super sklep. No fajnie, też uważam, że jest spoko. Kupujcie sobie koszulki. I co tam jeszcze jest? Kubek jest do kupienia, albo bluza. Teraz zima idzie, możecie sobie bluzę zakupić. Jest to jakieś rozwiązanie? Czy są jakieś konstruktywne O, jest XD na przykład, ale pisane małymi literami, więc nie jestem fanem. Cześć. Gadanie o dziwnych rzeczach jest mega spoko. Taki znaczek z takim, dwa takie te w górę, takie pitoki. Czekam na następne, dwukropek P. No dobrze. Dobrze, fajnie. Fajnie, cieszę się, że ktoś w ogóle czeka na takie rzeczy. Rozwiewając wątpliwości, pojawią się oczywiście jeszcze jakieś odcinki z tego, jak ja to nazwałem? Historie z życia wzięte. Wykazałem się po prostu kreatywnością, wszedłem na swoje wyżyny. No, sztos. No, powiedzmy, że tak, powiedzmy, że się zgadzam. Kiedy odcinek z Jankosiem? No, chyba pora to ogłosić. Będzie taki specjal na 1000 słów. Nie wiem, kiedy to się wydarzy. Jeśli będzie to jeszcze możliwe, to coś nagramy. Jeśli nie będzie to możliwe, no to przykro mi, jakby stało się. Ale ja bardzo liczę na to, że się uda. Uda się nawiązać ponownie współpracę i jakoś to będzie. Średnik i zamknięcie nawiasu. Są to takie komentarze, które pojawiają się dosyć często chyba, albo i nie, różnie to bywa. Lubię, zgadzam się, można, jak najbardziej. Super odcinek. I tu mi się nie wyświetlają, jakieś emotki są dalej, ale z poziomu telefonu nie jestem w stanie ich zobaczyć niestety. No fajnie, też uważam, super. Niesamowity. Git Mazojen Bro. Taka piątka i żółwik. No, to spoko. Też majonez jest w ogóle spoko. Jak to kiedyś powiedział Food Sknerol, każdy normalny. Pole to. Majonez. Ja to tej waszej rawy nie ogarniam. Czasem XD. XD znowu jest zapisane w niepoprawny sposób. No trudno to zrobić. Ja też tej rawy czasem nie ogarniam. W tym mieście dzieją się rzeczy. Dzieją się rzeczy w miejscach, no. Co mogę więcej rzec? No i to już w zasadzie tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o wasze produkowanie się w internecie. Dajcie znać, jak się zapatrujecie na taki content. Można by jakąś drugą część tego puścić. Albo nie, w zależności od tego, czy tak, czy nie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dobrze, a jeżeli nie, to możecie sami sobie poczytać komentarze w internecie. Nie jest to wcale takie trudne. A tylko zastanówcie się najpierw, czy warto. Czy jest sens? Bo może wcale nie trzeba. Może ktoś może to zrobić za was. Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek.